Jolka, Jolka! Jak pan ocenia szansę 5 finalistów? Znaczy, pani powiem, że wszyscy bardzo fajnie ograli, bo najważniejsze, że jest pasja w muzyce i dla mnie oni wszyscy wygrali, bo pasja to jest pasja, to jest najważniejsze i tam było 10 zespołów i dla mnie oni wszyscy wygrali. Wszyscy są na pierwszym miejscu, bo trzeba coś robić, nie? Jak się robi, ma się pasję, się kocha muzykę, jak my kochamy muzykę, nie ma wygranych i przegranych. A czy sądzi pan, że znajdą zainteresowani na polskiej scenie? Nie wiem, trzeba ciężko pracować, to po kilkanaście godzin dziennie, tak jak my pracujemy i to są wyniki. My mamy teraz zaproszenie do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, do Szwecji, na całym świecie będziemy grać koncerty. Reaktywowałem ten zespół Defekt Mózgu rok temu i to jest ciężka charowa, ciężka praca i pani powiem, no jeździć na koncerty kilkanaście godzin, czasami w trasie, potem koncert. Potem nas zapraszają gdzieś, trzecia, czwarta i wracamy. To jest ciężko, to jest naprawdę ciężka praca. Każdy tak sobie myśli, o, gwiazdy wychodzą, ale to jest tak jak lekarz czy inżynier, to jest bardzo ciężka praca.